Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, wszystkich miłośników szczególnych nut owocowych, takich egzotycznych, miłośników perfum w ogóle i być może miłośników perfum dla młodszych osób, albo po prostu witam serdecznie młodszych widzów, ale witam też osoby dojrzalsze, które być może zastanawiają się nad wyborem perfum dla młodszej osoby w rodzinie. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, możecie je zobaczyć, są dostępne na Allegro. A tutaj w wolnych chwilach opowiadam o ciekawych, na tyle aktualnych kwestiach perfumowych, które może niekoniecznie mogą czekać do czasu, aż ukaże się książka. Chociaż myślę, że perfumy, które Wam dzisiaj pokażę, na pewno w książce mojej pojawią się nieraz i być może w niejednej, jeśli też takowe książki powstaną. Przechodzę dzisiaj do Państwa z perfumami, które można powiedzieć są adresowane, czy użyję niepoprawnie modnego słowa i z naciskiem, że to jest niepoprawna forma, dedykowane młodym osobom. Kochani, to są perfumy, które owszem, są przeznaczone dla młodych, ale mamy będą też sięgały po te perfumy. Fame Paco Rabanne, czyli sława. Słowo fame funkcjonuje w języku bardzo młodych osób korzystających z internetu. Mówi się, że ktoś chciał fejmu, że coś zrobił dla fejmu. Także nazwa jest wspaniała. No, można powiedzieć, że dobra nazwa dla perfum to jest wielki sukces. Bardzo ważną nazwą kiedyś był Poison czy Poison dla perfum Diora, no ale to były 4 dekady temu. Ale dzisiaj przychodzę z taką kompozycją, która jest ciekawa, bo tak z jednej strony zawiera pewne nuty adresowane do młodych, ale też no, taką klasykę perfumiarską. Także no, bardzo ważne perfumy i łatwo je będzie zlekceważyć, że taka laleczka, że no, taki zapach dla młodych, bo tak on w materiałach prasowych, w informacjach gdzieś tam z internetu znajdziecie informację, że to zapach adresowany dla młodych, ale postaram się o tym powiedzieć na końcu filmu, że to jednak jest drugie dno i skąd ono się bierze, ma taki smutny, refleksyjny charakter, ale zacznę od rzeczy powiedzmy bardziej radosnych, no po prostu. Udało mi się kupić w takim oto pudełku, więc tutaj ten motyw tej laleczki, statuetki, która jest taka charakterystyczna, jest w takiej charakterystycznej sukienneczce, jest bardzo mocno wyeksponowany. Przypominam, że rok wcześniej była męska edycja Phantom. Może tylko zaznaczę, że niekoniecznie do mnie przemawia, wąchałam. Jest taką troszeczkę kompozycją za bardzo zachowawczą, a to jest nowatorskie, wizjonerskie dzieło. Zaraz postaram się Was do tego przekonać i udowodnić te swoje słowa. Nie chcę być gołosłowna. Także kochani, tak wyglądał zestaw. No. Cieszę się, że miałam możliwość kupić w dobrej cenie. Chciałam zresztą, bo nie wiem, czy no, wierni widzowie mojego kanału wiedzą, że niedawno zmarł Paco Rabanne, czyli no, pan, który sygnuje swoim nazwiskiem nie tylko do mody, ale no, bardzo przebojową linię perfum. No i była mowa o Paco Rabanne. Mam tu taką małą wystawkę. No i tak sobie pomyślałam, że brakuje mi flakonika z tejże bajki, z tej dziedziny. No i mówisz, masz, trafiło się. Bardzo ciekawe perfumy, bardzo ważne. Łatwo zlekceważyć ze względu na flakonik. Flakonik, który przykuwa uwagę, moim zdaniem docelowo tym perfumom zaszkodzi. Ale teraz może troszeczkę o nutach. Zaczyna się wybornie. No też można to łatwo zlekceważyć, ale nutą takiego owocu. Czyli mango. Mango w nucie głowy. Każdy dobry zapach od lat ma jakiś owoc w nucie głowy. Czy powiedzmy zapach sprawdzony, bo oczywiście są wyjątki od reguły. Świat perfum tak działa, że są reguły, ale ci, którzy je łamią, też osiągają bardzo wiele. I bywają zapachy, które nie mają owocu w nucie głowy. Ale generalnie tak. Przez lata, dekady, można nawet powiedzieć, że wieki były to cytrusy. Lata 90. w nucie głowy, czyli to, co czujemy w pierwszej chwili, przyniosły nam no, właściwie tak zwane wodne owoce, czyli arbuzy, melony, ogórki. No to była taka specyficzna cząsteczka, ale tak była ładnie reklamowana w materiałach prasowych, że to woń melona na przykład. Nie, to była cząsteczka kalon. No i ostatnich kilka lat to była gruszka. I tej gruszki było wszędzie pełno, gruszki w nucie głowy, bo ona z jednej strony jest rzeźka, ale też słodkawa. Ten słodkawy trend był bardzo modny. No i nie wiem, czy kolejne lata nie przyniosą w sposób specyficzny podanych nut egzotycznych i moim zdaniem bardzo ważne też będą czerwone owoce. A z czym nam się kojarzy taki zapach w nucie głowy? No z czymś bardzo popularnym, a chociażby z łakociami. Tu jest sorbet mango. No myślę, że gdzieś musi być w jakiejś bardzo popularnej
odsłonie w jakichś ramach popularnego jakiegoś smakołyku ten sorbet owocowy, bo ta nuta się przyjęła i perfumiarzy, którzy robią perfumy, firmy, które sięgają po perfumy i robią perfumy, nie biorą sobie już, dzisiaj nikt sobie nie może na to pozwolić, to jest za duży biznes. Po prostu zapachu z głowy, z duszy, bo tak się chce. Nie, sięga się po nuty, które się dobrze kojarzą, to jest poprzedzone wielkimi, bogatymi badaniami. No jeszcze Wam pokażę, że ta nuta mango chyba będzie eksploatowana, o to popularny. A tak się złożyło, że obydwa produkty z popularnej sieci, ale to też jest symptomatyczne, że właśnie taka popularna sieć ten motyw powiela w popularnych kosmetykach i w łakociach. Także ten motyw będzie w perfumach i tutaj jest i wybija się w nucie głowy. Ale jeśli zaczniecie nanosić te perfumy, cieszyć się nimi, to ta nuta mango będzie wybrzmiewała tak delikatnie. Dobre perfumy są skonstruowane nie w sposób linearny, że cały czas produkt pachnie tak samo, bo tak są zrobione kosmetyki. Ten może nie będę tutaj otwierała, zrobię tak. Jak sobie powąchacie taki żel, no to on będzie pachniał cały czas tak samo. Za 15 minut, za godzinę, czy w pierwszych sekundach. Z perfumami jest inaczej. One mają ten trójkąt tak zwany, czyli tak, nutę głowy, nutę serca, nutę bazy. Czasami są odstępstwa od tego, są jakieś kwadraty, odwrócone piramidy, zapachowe wiry, ale to są, powiedzmy, oboczności i tego nie ma za wiele. W każdym razie wszystkie nuty, w których w tych perfumach są, one migoczą. Czyli coś się pojawi, znika. Już nam się wydaje, że wiemy, co to jest. Za chwilę ta nuta się z nami droczy i gdzieś tam nam umyka, a wybija się coś innego. Co na to się składa? Wiele czynników. Wilgotność powietrza, temperatura. No i oczywiście czas używania. I takie perfumy zrobić jest ciężko. Zwykle właśnie zrobienie dobrych perfum trwa lata. Libri w Saint Laurent powstawało blisko 8 lat. Stąd czasem niektórzy mi mówią, że są perfumy podobne. Nie jest wykluczone, że gdzieś na jakimś etapie był przeciek. Czasem te przecieki są kontrolowane. Ktoś wypuszcza recepturę, żeby ona, powiedzmy, przetarła jakieś tam perfumowe szlaki. No, w każdym razie, zrobienie perfum to jest wielka sztuka. I tutaj takich perfum klasycznych, nielinearnych, które właściwie nie są perfumami, tylko takim zapachem kosmetycznym, więc zrobienie takich perfum to jest wieloletnia praca wielu osób. Tutaj nad tymi perfumami pracowało 4 perfumiarzy. Dora Bagrisch, Marisa Lamagne, bardzo ważne nazwisko Alberto Morillas i Fabrice Pellegrini. I powiedziano tak, tu jest w nucie głowy mango i bergamota, nuta serca to jest jaśmin i tutaj, słuchajcie, na pewno widzicie przy ekranie takie oto białe kwiatuszki. To jest właśnie ten jaśmin. O jaśminie można mówić wiele. Na moim kanale jest teraz miesiąc jaśminu, więc będziemy o nim mówić więcej. Są różne jaśminy w sprzedaży. Nawet my w Polsce mamy ten jaśmin, na którym mówimy jaśmin, który jest jaśminowcem wonnym. Taki duży krzew, który kwitnie w czerwcu. Ale wygląda inaczej. Przyjrzyjcie się dobrze. Bo ten właśnie jaśmin, to jest ten jaśmin francuski, taki najprawdziwszy, ten będzie w tych perfumach, ale on wybrzmiewa szczególnie i nie zawsze ten zapach wybrzmiewa dobrze. Tutaj on został poddany pewnemu procesowi. Teraz zobaczcie, bardzo, bardzo klasyczny kwiatowy zapach, taki można powiedzieć w starym stylu, przełamany czymś bardzo współczesnym, czyli takim tropikalnym, przyjemnym mango, albo inaczej mango przełamany właśnie tymi nutami, ale to nie wszystko. Mamy tutaj też kadzidło, ale to nie jest to Artur przygotuj kadzidło, czyli kadzidło, które się już pali, ten dym kadzidlany, który też jest bardzo przyjemny. Perfumy czy składniki perfumowe powstają w ten sposób, że pachnąca substancja jest przetwarzana. No dymu się przetworzyć nie da, ale tę żywicę już jak najbardziej. Można ją w sposób, tak jak się robi na przykład alkohole, czyli tak zwana destylacja z parą wodną, czyli w wodzie albo w jakimś innym rozpuszczalniku gotuje się na przykład żywicę. No i odparowawszy wodę uzyskamy coś pachnącego. I to jest taka żywica, bardziej pachnąca po prostu żywicą roślinną, taką może prosto z drzewa albo prosto z drewna czasami, meble starego typu, jakąś żywicę, najczęściej iglastą. Ale to nie do końca jest ten motyw, czyli mamy tak. Bardzo popularny motyw tego typu, pachnący oldschoolowo jaśmin i żywica i to wszystko połączone dało takie perfumy, które są przyjazne, brzmią znajomo, ale można ciągle w nich odkrywać coś ciekawego i powiem szczerze, kupiłam te perfumy ponad miesiąc temu i
Pomyślałam sobie, że zrobię recenzję od razu i nie byłam w stanie, bo ja te perfumy ciągle analizowałam. Chciałam sprawdzić po wielu tygodniach, po wielu dniach, jak pachną, czy się nie mylę, czy nie przesadziłam z zachwytem tymi perfumami, tak? Bo jestem nimi zachwycona. Przede wszystkim wybrzmiewają modnie, co jest bardzo ważne, jeżeli kupicie te perfumy dla kogoś, to zapewniam, dla młodszej osoby w rodzinie, te perfumy na pewno się spodobają wszystkim, bo młodzi bardzo łatwo odrzucają zapach, który się kojarzy z kimś dużo starszym. No, chyba nie lubią starszych ludzi, młodzi, a starszym dla młodego to bardzo łatwo zostać, można mieć 30 lat, już być starszym człowiekiem. No takie czasy. Ale wracamy do zapachu, bo chciałam się nad nim jeszcze zatrzymać, jeszcze troszkę nad nim podeliberować. Producent perfum mówi tak, że zapach jest, i tu można mieć już dystans do tego, w 90% ma składniki naturalne. To każdy perfumierz wam powie, że w zasadzie każde perfumy są naturalne, bo mają około 90% samego alkoholu. Ale kolejna rzecz, że jest wegański, no to już jest ciekawy i na pewno ważny dla wielu osób. Producent określa ten zapach jako szyprowy. Może tylko tak w skrócie podam, kto wpisze słowo szyprowy, na moim kanale znajdzie wiele filmów. Szyprowy to jest taka dość trudniejsza rodzina perfum. Niejednoznaczna, niejednoznacznie kwiatowa, słodka, świeża. Tylko właśnie takie nuty kwiatowe z uniseksowymi się łączą i tak raz wygrywa jeden akord, raz drugi. Nigdy nie możemy tych perfum do końca zdefiniować. I to jest zapach stworzony z trzech nut kadzidła, owiniętych w wanilię i drzewo sandałowe. Inne kluczowe składniki to mango i jaśmin. Jaśmin pochodzi z gras, bo pamiętajcie, że jeszcze jest jaśmin pochodzący z Indii i z Chin. Jaśmin sambac i perfumiarze wam nie powiedzą, że te dwa jaśminy to są bracia. Nie, to są kuzyni według perfumiarzy. Tak mówi Thierry Vasseur, ważny perfumiarz. Czyli to są rośliny spokrewnione jedynie. Przy czym ten właśnie, no może. No, tylko jeszcze tak na marginesie, że jaśmin sambac pachnie bardziej jak kwiat pomarańczowy. I teraz tak, co jest ważne, co teraz wszyscy podkreślają, kiedy robią perfumy, że jaśmin jest pozyskiwany przy użyciu technologii mikropłynów, czyli jakaś technologia, oni tak też nam wszystkiego nie powiedzą, bo są bardzo tajemniczy producenci perfum. I myślę, że po prostu w sposób szczególny po prostu przetwarzano. Ekstrahowano zapach z tego kwiatka, który naprawdę jest zapachem szczególnym. Ja ten kwiat kupiłam rok temu w Biedronce, a kilka tygodni temu był też w Dino do kupienia. Także możecie powąchać, nie wyjeżdżając z Polski. Taką woń szczególną warto ją poznać, bo jest niejednoznaczna, czasem wybrzmiewa w sposób trudny, no ale o jaśminie będzie jeszcze dużo w tym miesiącu na kanale. Olibanum jest pozyskiwane w sposób zrównoważony z Somalii, a drzewo sandałowe pochodzi z Australii w sposób zrównoważony z Madagaskaru, społecznie odpowiedzialna wanilia, bo wiecie, wanilię zrywa się ręcznie, no po prostu podejrzewam, że już teraz wszyscy tego pilnują, żeby nie eksploatować ani tych terenów, w których są produkowane te cenne składniki, ani ludzi. No, co jest piękne. Miejmy nadzieję, że to nie jest tylko na papierze. To najbardziej śmiały zapach, jaki kiedykolwiek zaprojektowaliśmy, powiedział Romain Satowia, dyrektor generalny marketingu Paco Rabanne. Za stworzenie odpowiada czterech perfumiarzy, już wam o nich mówiłam. I teraz tak, złoto, ta sukieneczka nie jest przypadkowa, flakonik to też jest opowieść. Perfumy nie są tylko i wyłącznie produktem pochodzenia chemicznego, to jest po prostu opowieść o marce, o jej historii. Nawiązuje do słynnej, legendarnej sukienki, którą Paco Rabanne zaprojektował, ale też twierdzi dyrektor kreatywny marketingu, dyrektor kreatywny, że także kolczyki, bransoletka, które tutaj na tej laleczce widzimy, nawiązują do najlepiej sprzedających się zapachów produktów marki, a okulary z kolei do okularów Audrey Hepburn. Także mamy tutaj cały miks symbolicznych i znaczących motywów, tak we flakonie, jak i w składnikach i no, nazwa to z kolei oczywiście takie odwołanie do współczesnego języka. Ale powiem wam na koniec taką historię, która dla mnie jest wzruszająca i kiedy tak analizowałam ten zapach i kiedy spojrzałam na to, kto te perfumy robił, nazwisko Alberto Morillas. To jest wielki, wybitny perfumiarz, ma dość mocny profil na Instagramie, więc zaglądajcie do niego. Przemiły, uroczy człowiek, który no, z przyjemnością dzieli się troszeczkę, nie za dużo, bo nie za dużo nigdy nie powiedzą, kulisami pracy perfumiarza. Zrobił perfumy. To rok 22 to była data powstania tychże perfum.
No, zakładając, że już kilka lat pracowano, myślę, że Alberto Morillas chciał złożyć hołd Paco Rabanne. Było kilka takich perfum w ostatnich latach, gdzie ewidentnie twórca, czując, że to już jest jakby koniec jego drogi życiowej, chciał jeszcze zrobić perfumy. No tak było z Alaya na przykład. Alaya, twórca znakomitych, ale dostępnych tylko wybranym elitom sukien, chciał też jakby pójść na szersze wody i zostawić po sobie ślad w postaci wyjątkowych perfum. I tu było tak samo, ale tu myślę, że to Alberto Morillas był za to odpowiedzialny. Obaj panowie pochodzą z Hiszpanii. Paco Rabanne zmarł no, kilka miesięcy po premierze tych perfum, ale myślę, że ja tak wyczuwam, to już jest moja interpretacja oczywiście, że twórcy tych perfum z Alberto Morillasem na czele chcieli stworzyć perfumy, które sprawią, że marka Paco Rabanne jeszcze przez wiele dekad, może nawet jeszcze ze 2-3 pokolenia będzie odbierana i dobrze postrzegana, chociaż na przykład już twórcy tej marki z nami nie będzie, bo tu są właśnie te wszystkie nowoczesne motywy, ale podane tak, że te perfumy mają szansę, czy tak będzie, nie wiem, stać się takim sztandarowym, czy takim basiciem perfumowym w wielu domach i dla wielu osób, szczególnie dla tych młodszych, bo czy Olympia jest takim zapachem bardzo lubianym, rozpoznawanym, też Paco Rabanne, ale chodzi o tych najmłodszych, żeby ci, którzy mają dzisiaj 20, 20 kilka lat, żeby może kilkanaście, żeby zapamiętali tą markę na całe życie, żeby te perfumy, które być może będą pierwszymi perfumami, po które sięgną, żeby przywoływały tąże markę, bo różnie bywa z markami. Było wiele świetnych marek perfumowych, odzieżowych, po których dzisiaj nie ma śladu, z których to marek na przykład, no powiedzmy sprzed wieku taka historia, Coco Chanel inspirowała się markami, po których już nie ma śladu. Może gdzieś tam w encyklopediach dotyczących świata mody znajdziemy jakąś informację, aż samych perfum, samych flakoników nie mamy. Myślę, że to jest taka solidarność między dwoma Hiszpanami, no, tak sobie to interpretuję, która sprawia, że młodzi, którzy się przekonają do tego zapachu, bo uważam, że to jest majstersztyk takiego użytkowego perfumiarstwa, ale na bardzo, bardzo wysokim poziomie, że ta marka zostanie w świadomości jeszcze na wiele dekad. I zasługuje na to, także polecam poznanie. Niedawno w Douglasie była naprawdę, chyba przez 2 tygodnie, bardzo dobra cena. Także wyglądajcie, może będzie znowu, bo wygląda na to, że to nie jest hit, że te perfumy się aż tak dobrze nie przyjęły, a są naprawdę niezłe. I nuta mango została tutaj po prostu po mistrzowsku rozegrana, nie dominuje, nie zniszczyła kompozycji. No, majstersztyk. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.